dwie i szczęścia dwa. Jeszcze echo przez moment, no i to spojrzenie na ławeczkę. Na tej ławeczce w tym roku siedzieli obok Krzysztofa Klęczona, no pewnie gwiazdy tego festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona właśnie. To Skaldowie, to Natalia Kukulska, ale przecież i tak najważniejsi byli ci, którzy na festiwal przyjechali. Młodzi, amatorzy, muzycy, zespoły, soliści. Wszyscy ci, którzy chcą wykonywać muzykę naszego wielkiego twórcy. No i jak się okazuje, nagrody były zasłużone. My gościmy jednego z laureatów, to Robert Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzyk, nauczyciel muzyki, zawodowo grający, uczący się śpiewu po to, żeby przekazać to, co w muzyce Krzysztofa Klęczona najważniejsze. Nieczęsto się zdarza, żeby Klęczona śpiewała solistka, jak było w przypadku jednej z wykonawczyń z Krakowa, albo solista, jak w pana przypadku. Robert Lewandowski, solo śpiewający Krzysztofa Klęczona. To jest podwójnie trudno chyba. Tak, to było bardzo trudne, ponieważ sobie założyłem, że zagram i zaśpiewam i to zrobiłem sobie taką dosyć trudną partię w utworze Spotkanie z Diabłem. Nie do końca było to tak, jak chciałem, ale mimo to dostałem nagrodę, mimo że, no, tak jak mówię, wolałbym to zaśpiewać troszeczkę lepiej, ale mimo to dostałem nagrody i dziękuję bardzo za to. A to bardzo mobilizujące, jak muzyk, twórca, artysta nie jest zadowolony do końca ze swojego wykonania. Bardzo rzadko jest się zadowolonym. Ale jest szczęście z tego, że się wykonuje muzykę, którą się kocha. I jeśli chodzi o pana ulubione kompozycje Krzysztofa Klęczona, to rozumiem, że Wróćmy na jeziora pewnie, tak? Tak, tak. To jest moja ulubiona kompozycja Krzysztofa z okresu współpracy z Czerwonymi Gitarami. Ja zawsze wolałem Krzysztofa kawałki niż Seweryna Krajewskiego, który jest fantastycznym kompozytorem, ale jednak kompozycje Krzysztofa miały ten rockowy pazur, który tak, był zadziorny taki. Tak, natomiast Seweryna były bardziej popowe, no troszkę melodyjne, łagodne, tak, romantyczne. Bardziej może komercyjne troszkę. Tak, coś zupełnie innego. Wobec tego zróbmy tak. Ponieważ te nagrody dostaje się za to, co się robi, dobrze się robi, to teraz, ponieważ nasz gość przyszedł do studia z gitarą, to Robert Lewandowski teraz zagra. To najpierw może fragment tego pierwszego utworu Wróćmy na jeziora. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gniazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białym żaglem szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska dłoń. To pierwszy utwór, ten ulubiony bardzo taki i jeszcze jeden, w którym pan się zakochał i pewnie dlatego sięga pan po muzykę Krzysztofa Klęczona. Tak. To 10 w skali Beauforta. Tak, ten utwór ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ tak się złożyło, może to dziwne, może trudno w to uwierzyć, ale ja też kiedyś byłem bosmanem. No to bosman wierzy tylko temu, kto tę muzykę i tamten czas tak znał najbardziej. Dokładnie, ta tematyka marynistyczna właśnie urzekła mnie w którymś momencie, właśnie w momencie, kiedy Krzysztof Trzy Korony założył, no było to świetne, strasznie mi się to podobało. Mocne, mocne, męskie, marynarskie granie. Tak jest. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie bosman. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął tego czorta. Nie daję
ciebie żadnych szans. 10 w skali Bofota. Robert Lewandowski, laureat festiwalu w Półtusku, festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona z udziałem m.in. małżonki, pani Alicji Klęczon. Czekamy już na następny, ten szósty. Czy również zdecyduje się pan na wystąpienie? Czy będą kolejne utwory opracowania? Powiem szczerze, troszkę byłem zażenowany w ogóle przystępując. Namówili mnie znajomi, weź udział, co ci szkodzi. Ja już nie jestem niestety nastolatkiem, co... widać i słychać, ale nie mam jakiś, traktuję to na luzie, jestem szczery, naturalny w tym, co robię, więc być może tak się stanie, nie wiem, czy solo z gitarą, czy może z kolegami. A właśnie, bo to dobrze by rozszerzyć, bo świetnie to brzmi na gitarze solo właśnie, tak trochę jak przy ognisku, ale z drugiej strony dobrze jest poszerzyć, żeby pokazać tę wielość barw muzyki Krzysztofa Klęczona, jego utwory, jego przeboje, a na ławeczce zrobił sobie pan fotografię, czy dopiero tak, zdecydowanie, kilka fotografii, kilka ujęć jest. I... dobrze, że są takie miejsca w Polsce. Takie miejsca, tak, bardzo fajnie jest, co wspominam, aczkolwiek no miałem pewną wpadkę na początku tego dnia przesłuchań, ponieważ spóźniłem się na losowanie miejsc, kolejności i wystartowałem jako pierwszy. A przyniosło to szczęście, jak się okazuje. Robert Lewandowski, laureat Półtuskiego Festiwalu imienia Krzysztofa Klęczona. My sięgniemy do zespołu już jeszcze z czerwonymi gitarami. Krzysztof Klęczon.